Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy wszystkich, którzy już wrócili. I tych, którzy jeszcze się wybierają dzisiaj. Ponieważ dzisiaj jest dzień referendum, nam tutaj działającym jednak w mediach publicznych, no może nie publicznych, prywatnych, ale jednak dostępnych do każdego, nie wolno mówić na temat referendum ani państwa agitować w żaden sposób. Dlatego ubraliśmy się tak, żeby was nie agitować. Żeby się nie sugerować. Pół na pół tak, żeśmy się ubrali. Drodzy państwo, a więc tak jak już powiedział dyżurny satyryk kraju, witamy państwa bardzo serdecznie tych, którzy już byli i ci tych, którzy... I prosilibyśmy, żeby się ubierać, jak państwo idą głosować, już adekwatnie, żeby ten dziennikarz wiedział, jak państwo głosowali. Żeby potem było od razu w telewizji wiadomo, a nie, że pójdzie na zielono. Chociaż... na zielono się ubiera, albo na żółto i dziennikarz zostaje wygłupiony i musi czekać aż do wyniku. Albo nie, chociaż na zielono jak się ubierze, to wiadomo. Wiadomo? Wiadomo. A jak się na żółto? A to też wiadomo. To też wiadomo. A na czerwono, to już w ogóle. A na szaro to będą przerobieni później ci, którzy byli w innych. A na niebiesko jak się przebierze. No i mamy sprawy, jak zwykle, bogata korespondencja. Oczywiście państwo już widzą, pani Małgosia nam przysłała ten licznik, 85. program. Jeszcze 15 i stuwa. Drodzy państwo, dzisiaj chciałbym poruszyć w imieniu dyżurnego satyryka kraju rzecz bardzo kłopotliwą. Otóż napisał do nas pan Mateusz Gajewski, który jest w bardzo trudnej sytuacji. Otóż otrzymał on decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej od pierwszego urzędu skarbowego w Zielonej Górze. Pan zgadnie, na jakiej ulicy się urząd skarbowy znajduje? Kochanowskiego. Nic podobnego. Ulica Pieniężnego 24. To wygląda jak żart, ale pan Mateusz ma niestety tutaj napisane imiona rodziców Jan i Zdzisław. No jest to trudna sprawa, gdyby pan Mateusz nie miał takiego na przykład z Urzędu Stanu Cywilnego, że został zawarty związek małżeński w 73 roku przez jego rodziców, właśnie Jana Gajewskiego i Zdzisława Szylkina, w obecności świadków, no to by miał sprawę jasną. A tak, proszę państwa, 23 lata ktoś się walnął w nazwisku, w imieniu, a człowiek cierpi do dzisiaj, jest synem dwóch panów. A to podobno jest niewolno w Polsce, żeby być synem dwóch panów. No, szczególnie dzisiaj, kiedy nowa konstytucja być może... Musi być kobieta i chłop, nie? Czy jak to jest? Ja nie wiem, proszę pana, ale jest fakt, że człowiek ma wpisane NIP wydrukowany przez komputer, gdzie jest synem dwóch panów, a to był sługa dwóch panów, taka sztuka była. To tak. Ja, no i dalej, proszę państwa, jest propozycja aż z Göttingen, pan Jerzy Georg. Na pierwsze ma Jerzy, na drugie Georg. No, czyli Jerzy. A w Ameryce by George nazywał, a w Rosji Jura Radejowski. I on proponuje, żeby takie opowiastki z zagranicy Polacy przysłali. On przysłał pierwszą opowiastkę. Otóż do niego przyjechali znajomi i w Niemczech są modne takie wystawki. Wystawia się niepotrzebne rzeczy, prawda? No i przyjechali znajomi, gdzie wystawka, on nie wiedział. Sami pojechali szukać. Trafili na taką wystawkę, pakują wszystko na ciężarówkę, ale się pokłócili, kto ma brać komputer. Na to wszystko wyjrzeli ludzie, Niemcy oczywiście, przez okno i się zaczęła afera, policja. Okazało się, że nie wystawka, a Niemcy się przeprowadzali. I ci biedni Polacy zapakowali to wszystko, co tamci sobie wystawili do przeprowadzki. I stąd się biorą, proszę państwa, później takie żarty, że Polacy kradną. Nawet niektóre firmy piszą w ten sposób: mówię, wybierz się na wakacje do Polski, twój samochód już tam jest. Takie dowcipy. No i tak na początek jeszcze państwu, bo dzisiaj mamy bardzo dużo korespondencji, taka reklama wideofilmowania. Jak ktoś sobie na wesele zamawia, to proszę bardzo, ale noc poślubną ten już za darmo filmuje. A ogląda za pieniądze? Nie wiem. Drodzy państwo, dawno już nie gościliśmy u naszego ulubionego parlamentarzysty z ziemi włoskiej do Polski. Pamiętam, za twoim przewodem. No, może już niebawem, ale jak to mówią, jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie śpieszmy, jeszcze mamy czas. Tak, ale panie pośle, proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Tak. Otóż ilekroć nasz rząd ma podjąć jakąś niepopularną decyzję, obojętnie czy to jest rząd z lewicy, z prawicy czy ze środkowicy, zawsze zasłania się jednym sformułowaniem. Nie jest teraz odpowiedni czas dla podejmowania takiej niepopularnej decyzji. Tak. Czy kiedykolwiek w Polsce
będzie odpowiedni czas dla podejmowania niepopularnych decyzji przez rząd. Ja rozumiem, że wy, dziennikarze, szukacie sensacji tam, gdzie jej nie ma. Tak? Ale odrzućmy emocje. Odrzućmy emocje. Spójrzmy inaczej. Nasz parlament już od wielu lat pracuje nad tym, żeby w roku wyznaczyć konkretny czas, tak? Gdzie rząd mógłby podejmować niepopularne decyzje. O. Chcemy wręcz to zapisać w preambule. To znaczy w konstytucji. Konkretnie w preambule. Rozumiem, że rząd chce wyznaczyć taki konkretny miesiąc dla podejmowania niepopularnych decyzji. Dokładnie tak, ale jaki miesiąc? No a to nie jest obojętne? I wy, dziennikarze, mienicie się czwartą władzą, nie znacie historii, a jaki miesiąc? No jaki? Czy lipiec jest dobrym miesiącem, dlaczego? Kiedy kojarzy się z 22 lipca? A no tak, niedobrze. A sierpień kojarzy się, prawda, z 80 rokiem? Nie wypada. Wypada? Nie. Wrzesień, 39, wojna. Oczywiście. Październik. 17 rok, rewolucja. Ohydny miesiąc. Listopad, powstania, prawda? Tak jest, grudzień przecież. No, 13, wiadomo. Tragiczny. Styczeń, powstanie, marzec 68, maj 3, czerwiec 56. No więc właśnie, czy jest ten czas? No tak, wychodzi na to, że w Polsce nie ma odpowiedniego miesiąca, w którym rząd mógłby podejmować niepopularne decyzje. No, my w parlamencie twierdzimy, że takim najmniej zababranym miesiącem jest luty, ale to jest najkrótszy miesiąc. No najkrótszy. Więc czy wypada? No nie wypada. Widzi pan, no wychodzi na to, panie pośle, że w Polsce niestety, ale nie ma miesiąca, w którym rząd mógłby podejmować niepopularne decyzje. Co robić? No więc my w parlamencie pracujemy nad tym, prawda, żeby no, znaleźć taki czas, a przede wszystkim, żeby zreformować kalendarz. Aha. Ale byłaby to bardzo niepopularna decyzja. Dla której oczywiście nie ma w Polsce odpowiedniego czasu. Oczywiście. Jak państwo widzicie, wszystko musi pozostać tak, jak jest do tej pory. Proszę państwa, dzisiaj ogłaszamy audiotele. Nie muszą państwo nigdzie dzwonić, dlatego nie podajemy numeru telefonu. Chodzi nam o to, żebyście państwo oszczędzali pieniądze dzięki naszej audycji. Tak. Państwo na inne audiotele dzwonią, płacą 3,70 za minutę, no i efekt jest podobny jak z naszej audycji. Ale jest ta przyjemny, człowiek zgadnie. I pan Janusz ma bardzo trudne pytanie. Proszę przygotować długopisy i zobaczymy, czy państwo zgadną. Przypominam również, że państwa to audiotele nie kosztuje nic. Nic. Oszczędzacie 3,70 za minutę, nie dzwoniąc nigdzie. Tak. I przeznaczone jest dla widzów powyżej 18 roku życia. Uwaga. Albo młodszych. Uwaga. Mogą brać również udział dzieci. Tak. I mogą starcy też. Proszę bardzo, podaję pytanie. Pijani mogą być. Podaję pytanie. Jak ma na imię Tadeusz Drozda? Bolesław, Tadeusz czy Zdzisław? Powtarzam. Jak ma na imię Tadeusz Drozda? Bolesław, Tadeusz czy Zdzisław? Prosimy nigdzie nie dzwonić, tylko zgadnąć i się cieszyć. I odłożyć 3,70 do za minutę kasetki. No, a teraz lecimy dalej. A teraz, proszę państwa, o, panie Tadeuszu, ja wiedziałem, że pan już nabył duże dobra. Tak. To są dobra, proszę pana, na wschodzie czy to dobra na zachodzie? W centrum. No, to są dobra albo dobra, to ja już wiedziałem. Natomiast, że pan już ma browar, proszę pana, gdzie proponuje pan piwo drozdowskie, biesiadne, to tego nie wiedziałem, proszę pana. A rzeczywiście, no sam też nie wiedziałem, ale bardzo ładne. Może nam browar przyśle. Od 1852 roku robi. Już ma pan te dobra? No to tak ja się dowiedziałem. Ja trochę młodszy jestem, wie pan, niż 1800, chociaż najlepiej nie wygląda w tym czarnym. A piwa rewińskiego, biesiadnego nie ma. A było piwo rewińskie, było i pan tam lepiej nie gadać, wie pan. A moje ma 15%. Także wagi, 15%. Z browaru, żeby nam przynajmniej z butelkę przysłali tego. Proszę pana, ja mam tutaj rzecz wstrząsającą. Przysłał tutaj nam pan informację. Pani Marzena, ten pan ma na imię, Zakrzówka Wieś. Taki wycinek z gazety, proszę pana, że sąd odmówił aresztowania jednego dżentelmena, który napadł na listonosza. O, tak, a dlaczego? Proszę pana, ponieważ tenże Radosław napadł na tego listonosza, a listonosz zaczął używać siły w obronie własnej. Zna pan to? A listonosz dzielny zuch, zbuja w nos, buch, sam sobie radę dał, tarara. A listonosz dzielny zuch, no. A listonosza buch, no sam i sobie po prostu był w zuchach ten listonosz, nauczył się tej piosenki i zbuja w nos, buch, ludzie, i zaczął wsadzili prawie listonosz. Ludzie, zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. No. No i proszę pana, za ciężką pracę minimalny zarobek obiecuje ktoś. Tak. Warunek, samochód. Szkolenie za darmo. Takie ogłoszenie było w gazecie, proszę pana. Bardzo uczciwie ludzie podają za mały wysiłek, duże wynagrodzenie. Za duży wysiłek, małe. A szkolenie za darmo. Oczywiście. Wojsko!
Komitet Teatrzyk Jednego Żartu przedstawia. Przychodzi oficer na inspekcję do jednostki. Cześć, żołnierzy! Cześć, oficerze! Jak tam żarcie? Dobry? Dobre, panie oficerze. Zjadacie wszystko? Zjadamy, panie oficerze. A zostaje? Zostaje, panie oficerze. I co z tym robicie? Zjadamy, panie oficerze. Pocznij. Witam państwa. Proszę państwa, jest takie przysłowie, nasze, polskie przysłowie. Mądry głupiemu ustępuje, a głupi się z tego raduje. Co wynika z tego przysłowia? No wynika, że lepiej być głupim niż mądrym. No lepiej, prawda? Ja postanowiłem zostać głupim. Nie powiem, żeby mi to sprawiało jakąś specjalną trudność. Dość szybko mi poszło. Zrobiłem sobie taki identyfikator głupi. Jezu, żyje mi się rewelacyjnie. Nikt do mnie nie mówi, coś pan zgłupiał, no bo jak? No, do głupiego mówić, że zgłupiał, prawda? W tramwaju wszyscy mi miejsca ustępują, mądry głupiemu ustępuje. A ja się z tego raduję. A czemu się mam nie radować, skoro ja siedzę, a oni stoją, prawda? Jest nawet taka partia, której kiedyś byłem zwolennikiem, znaczy teraz nie mogę być jej zwolennikiem, bo jestem głupi, a ta partia uchodzi za partię ludzi mądrych. Więc ta partia z roku na rok traci swój elektorat, bo to jest mądra partia. Dlaczego? Bo ustępuje głupim. Ludzie, jak się fantastycznie żyje. Idę po ulicy, patrzę, leży banknot 100 złotowy. Schylam się, żeby go podnieść i widzę kątem oka, że inny ktoś też chce go podnieść. Biegnie i nagle rzucił okiem na mój identyfikator głupi, puścił i poszedł. Bo, proszę państwa, lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. A ja się nie boję, że ja z głupim znajdę, sam jestem głupi. Proszę państwa, czy to nie jest radosne, że ja nie mogę zgłupieć? No czy ktoś słyszał, żeby głupi zgłupiał? Nie, głupi może tylko zmądrzeć. Mądry może zgłupieć. Zacząłem się dużo śmiać. No bo śmieje się jak głupi, prawda? Mądry się nie śmieje, mądry się mądrzy. No nie wypada mądremu się śmiać. Ja dzięki temu, że zostałem głupim, wielu rzeczy nie muszę rozumieć. Nie muszę rozumieć na przykład, dlaczego my mamy dopłacać do kopalni 3 miliardy złotych, a do stoczni nie możemy dopłacić. Nie muszę tego rozumieć. Nie muszę rozumieć na przykład, dlaczego Radio Maryja podobno nie płaci tantiemów autorom piosenek u nich wykonywanych, a chce kupić stocznię Gdańską. Ja tego wszystkiego nie muszę rozumieć. Ja jeszcze nie muszę rozumieć, dlaczego się mówi, że przysłowia są mądrością narodów, a nie głupotą. Bo tylko wtedy można by wytłumaczyć istnienie przysłowia mądry głupiemu ustępuje, a głupi się z tego raduje. No dziękuję, idę się powygłupiać. Dziś prosto z radości piosenka o gniewie. O gniewie będzie to piosenka, o gniewie mieście, gdzie się nie gniewają. O gniewie będzie to piosenka, w mieście, gdzie się ludzie już nie gniewają, tylko od razu mieczami naparzają. W przyszłym programie piosenka o starej miłośnie. Panie sąsiedzie! No idę. Dzień dobry. Widzę, że pan już po akcie. Pan też widzę, nawet pan zdążył krawat zdjąć. Ja zaglądam, na jaki kolor pan płot pomalował po dzisiejszym dniu. No, a jak pan lepiej powie, wie pan, jak pan głosował? Ja, proszę pana, głosowałem, powiem panu szczerze. No właśnie bym prosił raz o szczerość pana. Proszę pana, głosowałem zgodnie z własnym sumieniem. Poważnie? No. No wie pan co, a ja dokładnie tak samo głosowałem, zgodnie ze własnym sumieniem. Popatrz pan, to my tak samo głosowali. No tak, ja obawiam się tylko, że my mamy inne sumienia trochę, wie pan, bo... Niech pan nie gada, w radości, żeby ludzie mieli inne sumienia. No panie, jednak pan jest po prawej stronie płotu, ja po lewej, jak patrzę z tej strony. No, a jak z tej, to ja prawica, a pan lewica. Zależy kto jak patrzy, jaki ma telewizor, wie pan. No rozumiem, proszę pana, skandaliczne rzeczy się dzieją, proszę pana, w naszej historii Polski, wie pan. Co się stało? No tak, proszę pana, naszego pana prezydenta mówią nawrócony. Kto tak powiedział? No tak, bo proszę pana, szedł na przemówienie do Sejmu i zawrócił. Nawrócił się. To było tak, bo proszę pana, strasznie szybko teraz te posły głosują. Tak? Kiedyś jak było głosowanie, to zanim marszałek powiedział, zanim coś, a teraz pak po zawodach i marszałek mówi rosati do roboty, proszę pana. Tak. A on mu nie chciał przeszkadzać. A rozumiem, a ja myślałem, że Sztyrcula na niego tak zadziałał, że się nawrócił. No nie wiem, wie pan, różne rzeczy dziwne w tym maju się dzieją z tymi jajami, proszę pana. Maj, to miesiąc największych jaj, no są, to są jaja, ale proszę, wie pan, jak to jest. Jakby pan na przykład był
właścicielem telewizji, znaczy nie właścicielem, pan, załóż, pana opcja polityczna by była, rządziła w telewizji, no, to kogo pan by puszczał w telewizji? Ja, proszę pana, puszczałbym swoich. Nic bardziej błędnego. Co pan powie? Proszę pana, nawet ci pańscy, no, w którymś momencie by gadali głupoty. Tak. To nie ma takiej możliwości, żeby bez przerwy mądrze gadać. To, a ponieważ jedni i drudzy gadają głupoty, to lepiej jak pan by puścił tych pana przeciwników, aha, opozycję. Puszczam opozycję do telewizji i ona gada, 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 a pan se siedzi, roczki zaciera, a elektorat topnieje, topnieje, topnieje. O. To myśli pan, że to jest zasada, daj małpy brzytwę, sama się pochlasta, dokładnie, tak? I te jaja, to myślisz pan, że oni na siebie sami rzucają? Ja myślę, ja podejrzewam, proszę pana, że te, co rzucają jajami, no, oni są zapłaceni przez tych, co w nich rzucają. Rozumiem. Bo Polak uwielbia człowieka ciemiężonego. Tak? Jak pan widział tego posła Urbańczyka, jak on, no, bidak wyglądał? No i jego chyba teraz znów wybiorą. No każdy by go wybrał, proszę, idzie i te jaja mu ciekną, poseł wiatr, tu pani małżonka od prezydenta też w jajach pełna. No, no to ja, taka we mnie się litość zrobiła, jakby tego dnia były wybory, proszę pana, od razu bym głosował. No tego dnia, ale już następnego to już by pan się zastanowił. No to bym się tego, bo wie pan, ja, nawet była taka komisja śledcza, jakie to jaja były, bo jak kurze, to mówią, że może Kuroń za tym stoi, jak kacze, to Kaczyńscy. A nie daj Boże, żeby nasz prezydent pojechał do Australii. A wie pan, jakie... To strusik by za tym musiał stać. Wie pan, jakie to jaja były w Krakowie, się okazało? No. Co na pana posła Urbańczyka rzucili? No. Ukraińskie, proszę pana. Ukraińskie, to jest prowokacja. Przemycają tam do Krakowa i sprzedawają znacznie taniej jak nasze. A w Paryżu to były francuskie? Nie wiem, nie wiem, wie pan, ale w Paryżu biegał nasz prezydent Warszawy, podobno on ten, wzdłuż. Wzdłuż sekwany. No. Wiedziałem, proszę, no, pana, on ubrał się w krótkie majty, prezydent miasta stołecznego, i zasuwał wzdłuż sekwany. Ja jestem ciekawy tylko, czy on mosty tam policzył, proszę pana, jak leciał, to wzdłuż tej sekwany tych mostów, jak wojska w Rosji, jak pan mówi, wie pan. Proszę pana, oni się nie zgadzają, wszystkie gminy się nie zgadzają na budowę autostrady przez Warszawę. No. Jedyny, co się zgadza, to jest pan prezydent Święciński. On się zgadza? No, bo on nic nie mówi, a cały ruch, no, trochę pan słyszy, to koło nas już przechodzi, ale cały ruch idzie, ten, co jest, mhm, Moskwa, ten Berlin, no, i z powrotem, idzie przez centrum Warszawy, trasa Łazienkowska, i oni się zgadzają, proszę, no, tak bardzo, jakby już ta autostrada była, tylko przez środek miasta. Tak. Ja bym tego naszego, proszę pana prezydenta, mojego ulubieńca, bym puścił tak z góry Karwarii wzdłuż Wisły, żeby, aha, on se przez most Łazienkowski i z powrotem. I w obliczu, ile tego smrodu jest zamiast tego jednego mostu, proszę pana, i bieganiny po francuskich stronach. Tak to jest. Bo to, że autostrady nie ma, wcale nie znaczy, że samochody nie jeżdżą. No i jeszcze panu jedno powiem, proszę pana, że dzięki temu nasz PSL, proszę pana, nasza dzielna partia chłopska, ona chce zrobić ochronę środowiska wielkiej jakości. Co się stało? Niech pan uważa, proszę pana, to chyba straci cały elektorat, co ja teraz powiem. No, niech, no, pan uważa. Oni jemy te niezgniły te kartofle, rozumiesz pan, w tych kopcach. Co zawsze, co roku gniły. Zawsze gniły, teraz jakaś taka zima była niegnilna, proszę pana. I oni nie wiedzą, co z tymi kartoflami. Nikt tego nie chce kupywać, bo się Uncle Bensa zaczęło chciało żreć. Jedzą ten ryż, jakieś inne wynalazki. I oni postanowiły, że te kartofle przepędzą, aha, i doleją do benzyny. Tak w Brazylii. Tak, proszę pana, ale jak to polskie rektora tu słyszy, że tyle dobra się marnuje w benzynie, to oni ich nie wybiorą. Pan se wyobraża człowieka, który jedzie samochodem i czuje, jak mu się pod nim spala spirytus? Zgroza. Proszę państwa, w związku z tym, że pan Janusz poszedł głosować w referendum, jestem nareszcie sama. No, ale przez chwilę, spokojnie... proszę pani, ja byłem w odpowiednim momencie, zagłosowałem. Proszę tak, żebyśmy się ładnie kadrowali. Ale panu pani... szybko poszło z tym głosowaniem. No, bo tylko swój głos oddałem, a nie tak jak pani siostra. A siostra ma dzisiaj jakieś święto pani, tak? Tak, do pierwszej komunii. Rozumiem, a imieniny wie pani, czyje są dzisiaj? No. Urbana. I to jest taki nasz los, że w Urbana oddajemy głos. Proszę bardzo, taki rym nawet się... Pani Małgosiu, pani dzisiaj wygląda jak projekt obywatelski, wie pani? Ja to taki zapięty pod szyję, jak projekt Zgromadzenia Narodowego. Proszę, dzisiaj będą śmieszne zdjęcia w tym uroczystym dniu. Ale chciałam jeszcze coś panu opowiedzieć, mhm, zanim przejdziemy do tych zdjęć, bo byłam w takim eleganckim towarzystwie. Jak zwykle, pani Małgosiu. Które, niech pan sobie wyobrazi, było w galerii swego czasu. Galerii? W której? Tam, gdzie strzelali do Narutowicza? W Zachęcie? Czy gdzie pani była? To nie ja, no to ci ludzie byli. A, ludzie to w eleganckiej galerii byli, no, rozumiem. No tak i? Podejrzewam. No, mhm, i ten pan właśnie opowiadał, że był w tej galerii, oprowadzał go przewodnik. Mhm. No i mówi, że to jest Rembrandt, to jest Van Gogh. No i ten
ten pan chciał tak zabłysnąć przed tym przewodnikiem. Mm-hmm. Mówi, a to z pewnością Picasso. Mm-hmm. A ten przewodnik mówi, nie to lustro. Aha, pani Małgosia opowiedziała historię o tym, jak Jerzy Urban zwiedzał galerię Prado w Madrycie. Ale po co lustra wiszą w galerii? Żeby mógł się jakiś gość obejrzeć i myśleć, że to Picasso go namalował. Proszę bardzo, niech pani się zajmie zdjęciami, bo jest nerwowa sytuacja, ktoś dzwoni do nas czy coś. Pan Edward Tkaczyk, autor zdjęcia 25. rocznica nocy poślubnej, otrzymuje aparat telefoniczny ufundowany przez producenta sprzętu telefonicznego i dystrybutora telefonów komórkowych Sarze, firmę Veris. Autorka zdjęcia Żywcem do nieba, pani Aldona Dyś, otrzymuje zestaw kosmetyków serii słonecznej z filtrem od numeru 3 do 14, ufundowany przez producenta firmę Monaliza Mincer. Pan Jacek Piwowarczyk z Zielonej Góry za zdjęcie pod tytułem Kombatant Polskiego Związku Łowiectwa otrzymuje nagrodę zestaw wyrobów zakładów mięsnych w Kole, producenta najwyższej jakości wyrobów mięsnych. Pan Stanisław Widmański, autor zdjęcia Kapryśna ulica, otrzymuje słodką paczkę ufundowaną przez producenta wyśmienitych herbatników i wafli fabrykę pieczywa cukierniczego Kaliszanka z Kalisza. Losujemy nagrodę miesiąca. O, widzą państwo panią Małgosię, która zadecyduje o waszym losie. A tutaj jest pan Januszek i wyciągnie jakiś karteluszek. Wie pani, jak tak poezja, to... Czy mógłbym zadecydować ja o czyimś losie, kto coś wygra? Proszę bardzo. Nie, no ale jak już pani tak zadecydowała, to proszę bardzo, pani Małgosiu, wylosować szczęśliwego obywatela. Oje, a nasze ręce się spotkały pod kartkami i listami i nie możemy... No dobra. Ja bym chciała tak zrobić, żeby ostatni byli pierwszymi i kogoś z samego dna wyciągnąć. Nie z dna, proszę nie mówić, bo jak będzie wyciągnięty, to będą się sąsiedzi śmiali z niego, że był na dnie. To ktoś wypadł, ale niestety nie wygrywa. Już, uwaga! Tak. Zwycięzcą jest pan Piotr Bartkowiak z Poznania. Otrzymuje pan telefon komórkowy GSM, ufundowany przez importera, firmę Elektromontaż Eksport SA i dystrybutora telefonów Sarzem, firmę Veris. Proszę państwa, ja tu w imieniu dyżurnego satyryka kraju chciałem powiedzieć, że ci z państwa, którzy jeszcze nie byli, no to powinni się powoli jednak wybierać, natomiast ci, co już byli, to no, już powoli... Po nas będą informacje, to może niech zobaczą jeszcze informacje, tak? A potem już trzeba iść. Trzeba iść albo nie trzeba iść. No a film na wideo se nagrać, co będzie. Oczywiście. No. Ale bardzo miły list jeszcze, panie Januszu. Tak? Od pani Krystyny Dąbrowskiej z Polic. Pani w szpitalu leżała i no, nie mogła zejść do świetlicy na dół, oglądać naszego programu przez ten czas, jak leżała. I panie, które z nią współleżały, musiały jej opowiadać co tydzień, o czym było. Pan sobie wyobraża? To naprawdę, to jest dopiero miłośnictwo dyżurnego satyryka. A pani już teraz jest zdrowa i nas ogląda. Już wyzdrowiała i dlatego pozdrawiamy. Specjalnie czekaliśmy, że pani wyjdzie ze szpitala, pani Krysiu. Wszystkiego dobrego. Bo dostanie pani od nas. To zdrowie. Prezent pani od nas dostanie. Tak, od stowitu. Takie pani jest po chorobie, to może takie właśnie niskokaloryczne drzemy pani dostanie. A dobre te drzemy? Bardzo, a dla chorego to jest najlepsze. Ja jeszcze nie próbowałem. Bo pan zdrowy, proszę pana, ale dla zdrowego też dobre. Proszę pana, założyłem organizację. Czy pan wstąpi? Do każdej, co pan założył. Nazywa się ROP, Ruch Obrony Prezydenta, proszę pana, i już zaangażowałem jedną panią, która będzie w ochronie osobistej, będzie się nazywała. Nie, pan Izabela Skorupko. O, bardzo dobrze. A my jak zwykle na koniec prognoza pogody. W tym tygodniu będzie pięknie. Będzie znakomita temperatura. Lekkie wiatry, tylko z zachodu. Na wschodzie troszeczkę przywieje, ale właśnie tak przystanie. I deszczyk będzie tylko padał to tu, to tam, w same środki to jezior. O tak chciałem powiedzieć. Będzie przyjemnie, także dla urlopowiczów rewelacyjna temperatura i pogoda. A teraz pogoda dla rolników. Opady ciągłe. Tam będzie padało, gdzie jest posiane, natomiast na łąkach będzie się utrzymywała odpowiednia wilgotność, mgiełka odpowiednia, glizdów tyle, ile trzeba. Natomiast mszyce będą same spadały, ponieważ temperatura i pyłki odpowiadają temu. Dziękujemy bardzo, życzymy pomyślnych zbiorów. Do zobaczenia za tydzień. Dzień Dziecka.